Polan, ale zapraszam również Ireneusza Chmurzyńskiego, bo dzisiaj dwie wielkie sprawy, proszę Państwa, łączymy. 90 lat Tour de Pologne w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz inaugurację wystawy Wyścig do Niepodległości. Czesław Lach. Dzień dobry Państwu, bardzo jestem zaszczycony, że wszyscy razem tu możemy się spotkać i bardzo dziękuję za to, że znaleźliście czas. Chciałem podziękować Ilkowi Chmurzyńskiemu, który od kilku lat drąży temat historii. I uważam, że bez historii, bez pamięci o tym, co kiedyś się działo, nie ma przyszłości. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować tradycję tej polskiej pięknej imprezy, gdzie kiedyś bardzo odważni ludzie zapoczątkowali ten wyścig. Ja pamiętam tutaj z Ilkiem, przyglądaliśmy dokumenty, kiedy to Polacy zwrócili się do Francuzów o pomoc w organizacji wyścigu Tour de Pologne, bo Francuzi wcześniej organizowali Tour de France, no i dostali taką odpowiedź, lepiej się za to nie bierzcie, bo to jest za trudne dla was, żebyście to zrobili. No ale pokazaliśmy, że możemy to zrobić, że Tour de Pologne 25 lat w nowej formule jest już, to jest Polacka Liga Mistrzów, można śmiało powiedzieć, że należy do pięciu najważniejszych wyścigów świata. Oczywiście to nie jest wielki tour, ani nigdy nie będzie, będzie mieli swoje 7 czy 8 dni wyścigu, ale prestiż, organizację osiągnęliśmy maksymalną, taką mogliśmy osiągnąć i te emocje, które przynosi Tour de Pologne dla Polaków, dla kibiców, są naprawdę fantastyczne. Jeździmy przez całą Polskę, doczekaliśmy się fantastycznych zawodników, takich właśnie jak Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, całe pokolenie młodych zawodników już zaczyna rosnąć, podniósł się ten poziom i to, co było na początku, jak zaczęliśmy robić ten wyścig w nowej formule, że to miała być jakby taka lokomotywa dla polskiego kolarstwa, bo ja uważam, że jeżeli dana dyscyplina sportu nie ma takiej u siebie, nie ma takiej imprezy, która by promowała, która by pokazywała tę dyscyplinę sportu, to tak jakby aktorzy nie mieli sceny, na której mogliby wystąpić. I to właśnie spełnia taką rolę takiej sceny, gdzie przyjeżdżali najlepsi Polacy z tego świata. Nasi zawodnicy przyglądali się temu przy okazji dużego Tour de Pologne, organizujemy mini Tour de Pologne od 14 lat. W tym roku wystartowało prawie ponad 4000 dzieciaków. Ja pamiętam Michała Kwiatkowskiego, takiego brzdąca, jak przyjechał, wystartował w mini Tour de Pologne, a teraz przyjeżdża jako mistrz świata, żeby wygrał ten wyścig. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że Irek się tak mocno zaangażował. Bardzo, że przypominam historię. Bardzo dziękuję Warszawskiemu Towarzystwu Cyklistów za to, że włączyło się w to bardzo mocno i, no, i że no, ta kultura i przede wszystkim i sport łączy się, że nie sport sobie, a kultura sobie, że sztuka sobie, kultura sobie, że to łączymy wszystko razem. No i myślę, że mamy się czym chwalić. Naprawdę kolarstwo w Polsce zawsze się cieszyło wielką popularnością, mieliśmy fantastyczne wyniki, mieliśmy mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, wielkie nazwiska, warto o tym przypominać, warto to mówić. No i myślę, że dzięki takim wydarzeniom kolarstwo cały czas się będzie rozwijało. Jest to piękny sport, który pokazuje, jak jest mocny, jak dociera do ludzi i jak się cieszy wielkim zainteresowaniem. W tym roku na trasie wyścigu, na startach, premiach, imecie, Ilgusa i trasy wyścig wyszło ogonem prawie 4 miliony ludzi. Zobaczcie, jaka to jest w ciągu 7 dni, jaka to jest siła i jaka to jest, no, jakie to jest wielkie wydarzenie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i przekazuję głos Ilkowi. Proszę Państwa, tyle Czesław Lang, w tym momencie Ireneusz Chmurzyński. Że jestem wielkim miłośnikiem i pasjonatem kolarstwa. Jeśli ja powiem tak o sobie, to słów mi zabraknie, żeby określić osobę Ireneusza Chmurzyńskiego, bo on jest ponad wszystkimi pasjonatami kolarstwa. No może włączając do członków Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Ireneusz Chmurzyński, artysta, malarz, rzeźbiarz, człowiek o kolarskiej duszy. Irku, wystawa Wyścig do Niepodległości. To jest dla nas wielkie święto, wielkie wydarzenie. Ja przewrotnie powiedział. Pierwszy raz w swojej karierze artystycznej, 3 lata temu, kiedy mieliśmy wspaniałą wystawę, na którą patrona Czesław objąłeś, no wtedy wydawać by się mogło, że szczytem marzeń i spełnienia dla artysty jest malowanie, zrobienie, ale później do tego doszła scenografia, doszło projektowanie, doszło bieganie za uciekającymi kolarzami. No i problem, jak to namalować. No jak namalować, Państwo zobaczycie na mojej wystawie. Ale co się okazało niesamowitego, co
swojego kuriera, nie ma stróża, on z tej strony jest. I tak trzymam je za ucho i ciągnie do pracy. Ksiądz Prokop Białkowski może potwierdzić, że jestem blisko pokrewniony z aniołami z Bazyliki Świętego Krzyża. Zabrakło mi artefaktów i zacząłem coraz bardziej dzielić pracownię z aukcjami, na których było przerażające, coraz bardziej ubywające pieniądze z portfela. Jakie efekty tego były i są, również zobaczycie Państwo na wystawie. Są takie perełki, które z wielką radością mogę zakomunikować. Pani Stefania pamięta, jak z Bogdanem siedzieliśmy i tam musieliśmy temat wspomnianego przez Darka albumu. I wtedy mój zacny przyjaciel powiedział, ile by się nie przejmił, bo tego albumu no, nie da się tak szybko wydrukować, może na stulecie kolarstwa polskiego, ale do szuflady nic nie chowało. I to, co pani Stefania po Bogdanie mnie przekazała, no to jest skarb niesamowity. Te wszystkie zapisy, które odtwarzam i w ślad za nich gonię po antykwariatach i wybieram stosowne artefakty. I również te artefakty Państwo w gablotach zobaczycie. Żeby nie przedłużać, kolekcjoner, malarz, projektant, przy okazji, żeby sięgnąć w duszę kolarza, proszę Państwa, wymyśliłem Instagrama. No to jest zupełnie coś jest nie tak. Nie tylko Instagrama, bo też zagadkę wymyśliłeś, znaczy słowa. Tak. No ale to jest wszystko po to, żeby ten dzisiejszy wieczór był ciekawy, żeby nie był banalny. Pragnę z tego miejsca zakomunikować, że się z Czesławem dogadaliśmy, że te wszystkie eksponaty, dokładnie zaznaczam, przepraszam panie dyrektorze, obieca mi pan też coś. Ale najpierw przez miesiąc tak. Ekspozycja. Ale to, co się znajduje na tej wystawie, mam zaszczyt i przyjemność zakomunikować, no to może... że przekazuję do muzeum tworzonego w Barbarii. Przyjdzie? Proszę Państwa, w tym miejscu nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na scenę wójta gminy Kołczygłowy, na terenie której leży Barnowo, pana Wacława Kozłowskiego. Panie wójcie, zapraszamy do nas, bo przecież pan również będzie współtworzył do muzeum. Dziękujemy za to, że przyjął pan zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, tak sobie tam siedziałem, mówię, co powiedzieć. Zaszczyt pragnę wtedy się, wspaniałe kobiety, mężczyźni, tradycja. To jest coś wielkiego, o czym mówicie. I Czesław, odpowiedzialność. Ja tylko w ten sposób powiem. Razem ze szkoły chodziliśmy, wielokrotnie rozmawialiśmy i tak żartobliwie. On mnie zostawił. Ja z jego miejscem, wspaniały ojciec, zostałem, byłem kierownikiem TGR-u. On nie chciał z nami pracować, uciekł w kolarstwo. To tak powiem, żartobliwie. I Czesław odpowiedzialność, natomiast Czesław tak jak siedzimy, on tak mówi, pokażemy. I na pewno pan Czesław, ja również z tą osobą będę uczestniczył i Czesław na pewno pokażemy. Miło pana poznać, wspaniałe słowa, natomiast to co pan robi to jest coś wielkiego, a panie prezesie naprawdę zaszczytem tu wśród pana i państwa przebywać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, to jest na naszym gronie następnie, skoro padła deklaracja o powstaniu Muzeum Kolarstwa Polskiego w Barnowie, to chcę państwu przypomnieć, że dzisiaj jesteśmy w Muzeum Sportu i Turystyki, które reprezentuje pan Tomasz Jagodziński, którego również do nas zaprasza, bo to jest ten moment, kiedy... Drodzy Państwo, muzeów nigdy dość i ja się bardzo cieszę z tej inicjatywy, że będzie jeszcze jedno Muzeum Polskiego Sportu, Muzeum Kolarstwa w Barnowie, gmina Kołczygłowy, gdzie to jest teraz? Na Szumy. No. Panie dyrektorze, zapraszam. To znaczy tak, jedziecie jedynką, skręca się w lewo, 20.10, 209.
na środku Barnowo gmina Kołczygłowy. Kołczygłowy, Niemieckie, czyli Łodami, które znam. Kilkanaście kilometrów od Bytowa. Zapraszamy na zawody do Was. 9 września. Nie wykluczamy. Drodzy Państwo, tutaj o panu Ireneuszu Murzyńskim było powiedziane już prawie wszystko, ale ja podkreślę raz jeszcze. Wielokrotny darczyńca naszego muzeum i pozwólcie, że skorzystam z tej okazji i honoruję pana Ireneusza Murzyńskiego takim specjalnym medalem wybitym przez Mennicę Polską na jubileusz 65-lecia naszego muzeum w ilości 65 egzemplarzy. To jest limitowana seria. Panie Ireneuszu, z podziękowaniem w imieniu Muzeum Sportu i Turystyki za wszystko, co pan dla naszej instytucji i dla dobra polskiego sportu i polskiej kultury uczynił, wręczam ten medal z gratulacjami, z podziękowaniem i z nadzieją na kolejne dalsze nasze muzeum projekty. Brawa dla pana Ireneusza. Ale drodzy Państwo, nie byłbym sobą, póki mam mikrofon, to pozwólcie, że jeszcze tutaj sięgnę tutaj do tego dokumentu, gdzie widzimy fotokopię i tutaj widzimy podpis Jagodziński. Ja tego jeszcze nie rozszyfrowałem, ale świadczy to o tym, że jakiś mój praprzodek był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Sprawdzę, czy to była jakaś rodzina i czy łączy nas jakieś pokrewieństwo, ale nazwisko zobowiązuje. Kłaniam się Państwu, dziękuję. Zapraszamy zaraz na wystawę. Zaraz przechodzimy. Jeszcze tylko będzie jedno pytanie, proszę Państwa. Mnie to strasznie zaintrygowało, jak przyszedłem dzisiaj na wystawę, czyli ta rama od roweru. No bo pytanie już mi, co to jest. Każdy powie, właśnie, że to jest rama od roweru. To jest dla Państwa chyba łamigłówka. Dlaczego? Z punktu widzenia socjologii widzenia kolor biały i czerwony, a później czerwony, jak się oczy zamknie, to jest to widok zielony. Ale tu nie chodzi o psychofizjologię widzenia, tylko chodzi o tamkę, zieloną tamkę, a rozszyfrować ją może częścią słowa. No właśnie, właśnie na takiej damce zaczynałem swoją karierę kolarską, zobaczcie. Tak, taką damkę miała moja mama, jeździła sobie na targ na niej, a ja, jak już miałem jeździć, miałem 6-7 lat, to słuchajcie, tak sobie siadałem i zjeżdżałem z góry, hamowałem nogami, a z któregoś dnia zgodziłem się, wsiadłem na rower i pojechałem. I pierwszy wyścig, jaki w ogóle wygrałem, to była taka damka, bo jak mamy normalne bagaże. To jest ta sama, czy taka sama? To jest taka sama, ale identyko, także, że... A jeszcze może tak powiem wszystkim o tym Barnowie, że tak mówimy Barnowo. Barnowo to jest dolina, która wyrażona z Kupi, to jest gmina Kołczygłowy, w której ja się urodziłem, tam teraz mieszkam. No i jest to taki przepiękny zakątek na Kaszubar w Polsce. Naprawdę przepiękne miejsce, jak się jeździ nad morze, właśnie z Bytowa w kierunku Chustki. I tak właśnie pomyśleliśmy, że brakuje na tych ziemiach takich akcentów, trochę takich polskich, prawda? Myślę, że takie muzeum, które my tam pragniemy wspólnie razem tutaj stworzyć, wszyscy razem, bo to my, jak ja rozmawiam ze swoimi kolegami, kolarzami, którzy mają masę rzeczy w domu, mówią, słuchajcie, jak coś takiego powstanie, to ja dam tamto i to dalej. Na pewno będzie piękne miejsce, gdzie będziemy się mogli chwalić historią polskiego kolarstwa, bo kolarstwo ma naprawdę piękną historię, gdzie wszystko się musi mieścić w dużych miastach, w dużych miejscach. I myślę, że takie właśnie położenie takiego muzeum będzie na pewno bardzo ciekawe. Tutaj z panem wójtem zrobimy wszystko, żeby to było na najwyższym poziomie. Irek będzie pustoszem, będzie pilnował tam, żeby niczego nie zabrakło. Będziemy się wspierali Tomka tutaj doświadczenie. Także myślę, że jest to fajne wyzwanie i myślę, że coś takiego nowego w takich miejscach, gdzie nie ma jeszcze takich wielkich tam muzeum, natomiast to tam są zamek. Także myślę, że będzie to fajne miejsce. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak znam Czesława Langa, jak znam wójta gminy Kołczygłowy Irka Murzyńskiego, to jestem przekonany, że szybciej niż później to muzeum powstanie i będzie obowiązkowym punktem na mapie turystycznej Kaszub, a zwłaszcza ziemi bytowskiej, a zwłaszcza gminy Kołczygłowy i Barnowa. Ja myślę, że w tym miejscu to wszystko, chyba że jeszcze któryś z panów chce coś dodać, bo wystawa czeka. Czekają artefakty, czekają obrazy Ireneusza Murzyńskiego.